Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w programie Wolontariat ma to sens. Program, którym przybliżamy i promujemy ideę wolontariatu. Dzisiaj gościmy w Starosądeckiej Bibliotece, której bardzo dziękujemy, że możemy ten program nagrywać. I nagrywamy w pięknym, przepięknym parku położonym właśnie przy bibliotece. A moim i Państwa gościem są dzisiaj panie ze Stowarzyszenia Miasto Świętej Kingi, pani Helena Piętka, prezes stowarzyszenia. Witam bardzo serdecznie. Witam. Oraz pani z zarządu, pani Halina Smajdor. Witam. I pani Jadwiga Sukiennik. Witam pani bardzo serdecznie. Proszę powiedzieć na początek, czym się państwo zajmujecie jako stowarzyszenie? Stowarzyszenie Miasto Świętej Kingi, bo taką nazwę nosi stowarzyszenie, możemy określić jako międzypokoleniowe centrum aktywności. Dlatego, że zrzeszamy bardzo dużą ilość członków, którzy potrzebują tej aktywności, a wśród członków najaktywniejszą grupą właśnie są seniorzy. I jak czytam w różnych opracowaniach, że w Polsce jest niski udział seniorów w wolontariacie, to myślę, że to jest takie niedoszacowanie i niedomówienie, bo może seniorzy nie zawsze się organizują w takie formalne grupy nazwane wolontariatem, ale samo stowarzyszenie nasze to jest jedną wielką grupą wolontariacką. Prowadzimy działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa w mieście i gminie Stary Sącz, a głównymi organizatorami i wykonawcami tego są seniorzy. Czyli z tego wynika, że seniorzy to jest grupa społeczna, którą trzeba i można i trzeba wykorzystać do pracy wolontariackiej. Dlaczego? Dlatego, że to są ludzie z wielkim doświadczeniem zawodowym, nabyty podczas pracy zawodowej, doświadczeniem życiowym i po przejściu na emeryturę nadal potrzebują tej aktywności, nadal się udzielają. Mamy na tym przykład na naszym stowarzyszeniu, a także jak gdyby ktoś się pokusił i przeanalizował skład osobowy działających organizacji społecznych w gminie, to w każdym stowarzyszeniu główną rolę i prym wiodą właśnie seniorzy, bo oni sobie mogą pozwolić na to, że w tej chwili, kiedy już nie pracują zawodowo, w tej chwili, kiedy w ogóle się zmieniła ich rola w życiu, dlatego że kiedyś to seniorzy bawiły dzieci, prowadziły dom, były rodziny wielopokoleniowe, a dzisiaj dzieci idą do przedszkola, do szkoły, seniorzy po prostu, ich potrzebą główną jest zagospodarowanie czasu, ale nie takie zagospodarowanie czasu, żeby im organizować ten czas i organizować im życie, bo oni już są za bardzo doświadczeni i nie potrzebują tego, tylko potrzebują wsparcia. Dlatego jest apel do wszystkich organizacji, do państwa, do samorządów, żeby wziąć właśnie to pod uwagę. Nie organizować na siłę, ale wspomagać, oglądać, doglądać, patrzeć, czego seniorzy potrzebują. I tym właśnie zajmuje się nasze stowarzyszenie. Pracujemy od 2008 roku, zostaliśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie zwykłe, ale właśnie na skutek tego, że taką popularnością to stowarzyszenie w mieście się cieszy, to ciągle przybywa nowych deklaracji osób, przeważnie mówię osób starszych, że chcą należeć do naszego stowarzyszenia, chcą działać na rzecz właśnie swojego środowiska. Mamy wspaniałe warunki tu właśnie w bibliotece. Biblioteki są czynne codziennie, więc nie musimy jako inne stowarzyszenia otwierać placówki, żeby mogli seniorzy korzystać z zajęć. Tylko po prostu biblioteka jest czynna, przyjazna bardzo, cały personel. No i w związku z tym w naszym stowarzyszeniu powstał taki wolontariat kompetencji. Chcemy swoim doświadczeniem nieodpłatnie, swoją wiedzą nabytą już w stowarzyszeniu i nabytą w ciągu pracy zawodowej, chcemy służyć właśnie innym organizacjom, przeważnie senioralnym, żeby one też działają w jakiejś organizacji społecznej, ale żeby tych seniorów zachęciły, tych, którzy na wsi nie wiedzą. I do tego właśnie wspaniałą rolę odgrywają biblioteki. Biblioteki chcemy, żeby się stały właśnie tak jak w Starym Sączu, ta biblioteka cała się takim centrum aktywności, żeby właśnie też w poszczególnych wsiach, bo mamy piękne biblioteki, oprócz bibliotek są remizy, które też chętnie są udostępniane na taką pracę społeczną. No i myślę, że nasze stowarzyszenie jest właśnie takim pionierem, żeby taką akcję podjąć i żeby dla tych seniorów, którzy jeszcze tak społecznie się nie włączają, którym grozi takie wykluczenie społeczne, bo nie wiedzą po przejściu na emeryturę, czym się zająć w swoim życiu, co począć. Więc my chcemy takie im stworzyć warunki. Mamy tu koleżanki, mamy siedmiu
wieloosobowy aż zarząd, dlatego że pracy mamy bardzo dużo, realizujemy projekty w każdym roku. Projekty realizujemy, które w ramach konkursu, i przyznanych grantów przez burmistrza, przez zarząd Urzędu Marszałkowskiego również realizowaliśmy. Tu koleżanki też może powiedzą, jak to wszystko wygląda. No właśnie, co panią daje udział w Stowarzyszeniu Praca właśnie jako wolontariuszki? Może wolontariat różnie jest postrzegany, różnie jest nazywany. Dla mnie wolontariat to po prostu możliwość zrobienia czegoś dobrego, nieodpłatnie dla drugiego człowieka. To nie musi być wymiar materialny. Wystarczy, że wyciągniemy z domu starsze osoby, aby spotkały się z nami, aby zechciały uczestniczyć w zajęciach, które organizujemy tak na dobrą sprawę sami, bo my niczego nie narzucamy ludziom. My się spotykamy, my rozmawiamy, co chcielibyśmy robić. Na pewno wszyscy chętnie chcemy się poruszać, więc mamy zajęcia z fitnessu, możemy chodzić na kije, my organizujemy spotkania, wyjścia, mało tego, organizujemy wycieczki, zwiedzamy najbliższy nam teren, bo my na dobrą sprawę nie znamy Sądecczyzny. Byliśmy ostatnio na przepięknej wycieczce i większość osób stwierdziła, że niestety tak blisko, 40 czy 50 kilometrów, a rzadko kto znalazł się w tamtym terenie. Taki mamy cel. No na pewno próbujemy podnosić jeszcze w jakiś sposób swoje kwalifikacje, a przede wszystkim w dziedzinie komputeryzacji. No bo my mamy lat tyle, ile mamy. Widzimy, jak widzimy, umiemy to, co umiemy, ale nowoczesność idzie do przodu i potrzebne nam to jest czasami. I nauczenie nas takich prostych rzeczy, w zasadzie działalności z komputerem, to była podstawa i mieliśmy już 3 takie kursy, które nauczyły nas w ogóle, co to jest komputer, jak przede wszystkim obsługi komputera, obsługi smartfona, bo większość ludzi no, miała problem. Ci, którzy już dawno odeszli, a są pomiędzy nami ludzie, którzy bardzo dawno już odeszli na emeryturę, ale tak jak koleżanka powiedziała, są i młodzi ludzie, którzy będąc na jakimś takim spotkaniu, nie wiem jeszcze tamtego, siada, pomaga i nam się to bardzo przydaje. I to jest ważne właśnie, że u nas nie ma czegoś takiego, że my narzucamy ludziom. Chcecie, bierzecie udział w danych zajęciach, które akurat możemy zorganizować. Nie chcecie, nie możecie, no to nie bierzecie udziału. Bierzecie udział w innych i to jest bardzo istotne u nas. No ja uważam też, że młodzi ludzie, którzy też są w naszej organizacji, muszą się nauczyć, bo kiedyś nas już nie będzie. I ktoś to może przejąć i będzie już miał tą wiedzę, którą myśmy zdobyły i którą możemy teraz przekazać. Nie tylko to. Bardzo podoba się innym organizacja pracy u nas i to, jakimi ludźmi jesteśmy. No mieliśmy dowód teraz na ostatniej wycieczce. Pani przewodnik, młoda kobieta, która była naszym przewodnikiem po tym terenie, ponieważ my nie znamy historii terenu Gorlickiego, bo akurat po terenach gorlickich jeździliśmy, powiedziała, że z taką grupą to jeszcze się nie spotkała. Jesteśmy weseli, jesteśmy pogodni, szanujemy się wzajemnie, pomagamy sobie wzajemnie. Starzy ludzie starym ludziom, ale sobie pomagamy. Jak możemy, tak sobie pomagamy. A mówi, że z przyjemnością będzie z nami jeździła, bo mówi, tak wesołej, tak pogodnej. A mówi, mało tego, że wesołej, pogodnej, to taktownej, kulturalnej i bardzo zdyscyplinowanej grupy to dawno nie miało. Ja tak myślę, że ten wiek, kiedy człowiek przechodzi na emeryturę, kończy pracę, to chyba jest taki no, najlepszy wiek właśnie, żeby się zaangażować w wolontariat. Bo tak, ma się mnóstwo wolnego czasu, jakieś doświadczenie za sobą. I tak jak panie mówią, wśród waszych członków są osoby w zasadzie, które kiedyś wykonywały przeróżne zawody. Tak. Mamy i kucharza, mamy pana, który umila nam grą na gitarze, możemy sobie pośpiewać. Mamy panie nauczycielki polskiego, które piszą artykuły. W ogóle duży zakres różnych zawodów. Mamy panią, która pięknie ułożyła nam hymn
naszego stowarzyszenia. Także tylko się cieszyć, że ludzie chcą do nas przychodzić i że są aktywni. Czy myślicie Państwo może w przyszłości na przykład nawiązać takie porozumienie międzypokoleniowe, Państwo jako seniorzy i młodzi ludzie? No mam nadzieję, że tak będzie, że coraz więcej młodych ludzi będzie starało się nauczyć od nas tego, jak organizować sobie czas wolny, czy właśnie współpracę z seniorami. No, nasze stowarzyszenie jest naprawdę no, dużo nas jest. A ciągle przybywa coraz więcej. I ciągle są prośby o dołączenie do stowarzyszenia. Także no, ważne też są tutaj trochę finanse. Pozyskiwanie pieniędzy, no bo wiadomo, że emeryci nie są ludźmi bogatymi. A chcemy organizować wycieczki, jakieś spotkania, integrować się z różnymi organizacjami, nawet z okolic, ze wsi, bo przecież też mieliśmy takie spotkania z paniami z okolicznych wsi i było bardzo, bardzo sympatycznie i sądzę, że ta współpraca będzie dalej owocna. Ale słuchajcie, jeśli można, co chciałam dodać? Przede wszystkim to, że u nas wykorzystujemy wiedzę, którą posiadamy. U nas się nie zatrudnia nikogo, u nas nie ma kasjera, u nas nie ma księgowego, bo takie zawody są pomiędzy nami. Każdy stara się w jakiś sposób pomóc. My się zbieramy, my decydujemy, ty zrobisz to i wszystko jest robione na zasadzie właśnie społecznej, a między innymi to jest wolontariat. Tak. Między innymi to jest właśnie wolontariat. Tym bardziej, że my też działamy za nic nieodpłatnie. Nie płacimy, my wszystko robimy. Wszyscy pracujemy charytatywnie. Może jeszcze dodam, że właśnie to międzypokoleniowe to już nasze stowarzyszenie już jest takie międzypokoleniową organizacją, bo mamy 115 członków i w tym jest około 90 osób, licząc seniorów od 60 roku życia, młodych seniorów do 80 roku. I wśród tych seniorów 60-letnich są aktywni, natomiast ci, którzy są starsi, potrzebują od nas pomocy, to my im udzielamy. I współpracujemy z tymi młodymi. No przecież oni tak są zafascynowani też tą pracą, bo bardzo chętnie idą z nami. Wcale nie, to są niektórzy członkowie jakby moje dzieci, bo taka jest różnica wieku. Oni chcą. Myślę, że to są też tacy starosądeczanie, którzy kochają to miasto, którzy chcą coś zrobić dla tego miasta. No i one się przyuczają. Mamy nadzieję, że jeszcze troszkę jak będziemy miały już trochę tego dość, to one przejmą na pewno i będą kontynuować, bo jesteśmy tak zżytą organizacją, że one tego na pewno nie opuszczą. Ale może nam jest też i łatwiej trochę ze względu na to, że no jesteśmy starosądeczankami, my znamy to miasto, my temu miastu zostawiłyśmy swoją młodość, potem swój czas pracy zawodowej, znamy to środowisko, wiemy co im potrzeba i ludzie mają odwagę przyjść do nas, a zróbmy to, a zróbmy to, a zróbmy tamto. Nie czekają na to, że coś narzucimy. No my staramy się też, prawda, no w swoim zakresie coś zorganizować, ale zazwyczaj to właśnie jest na tej zasadzie, że ktoś nam coś podpowie. I potem dyskutujemy i próbujemy coś zorganizować. Na razie nam się to udaje i korzystają wszyscy, którzy chcą. U nas nie ma czegoś takiego, że jak będzie wycieczka, to będzie dla 20 osób. Będzie chciało jechać 50, to pojedzie 50. Tak. Chciałam jeszcze z tego miejsca powiedzieć, że my sami nie musimy sobie organizować kursów, szkoleń i tak dalej. Natomiast bardzo cenną dla nas jest współpraca z takimi organizacjami pozarządowymi, które właśnie służą. Między innymi chciałam właśnie, korzystając tutaj z tej obecności właśnie mediów, powiedzieć, że bardzo dobrą współpracę mamy z Fundacją Państwo i Prawo z Nowego Sącza. Oni nam właśnie przybliżają sprawy prawa na co dzień. Po prostu mam prawo, taki tytuł. Mamy porozumienie z nimi zawarte i taki tytuł tego porozumienia. Mam prawo i chcę o nim wszystko wiedzieć. To jest bardzo cenne dla nas, a nie płacimy za kursy, za szkolenia panie tego. Potem tu, co koleżanka mówiła, to jest Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej. Dlatego bardzo chętnie w tej chwili znowu miałyśmy kurs komputerowy i w tej chwili właśnie uruchamiamy, próbujemy zorganizować to na terenie wsi, w bibliotekach.
taki kurs komputerowy dla tych. Jest jeszcze Instytut, Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego w Nowym Sączu. Tam też korzystamy, jak żeśmy opracowywały statut. Bardzo chętnie nam służą pomocą w takim właśnie wymiarze prawa przy organizacji przekształcenia naszego, bo najpierw byliśmy stowarzyszeniem zwykłym, ale na skutek tego rozrostu naszego nie spodziewaliśmy się, zarejestrowaliśmy się w KRS-ie i poszerzyliśmy naszą działalność o odpłatną działalność pożytku publicznego. Będziemy właśnie pomału rozkręcać ten odcinek, że będziemy mogły robić usługi, organizując coś, będziemy mogły pobierać odpłatność, bo w stowarzyszeniu zwykłym tego nie mogliśmy robić. No i tym instytucjom chciałam właśnie podziękować za bardzo dobrą współpracę i za udzielaną nam pomoc. Ale słuchajcie, dziewczyny, podziękować to przede wszystkim musimy naszej bibliotece. Tak. Paniom z biblioteki, tak, które są bardzo, bardzo miłe dla nas. Udostępniają nam pomieszczenia, w których możemy się spotkać. Mało tego, dzisiaj pozwolili nam ćwiczyć, udostępniają nam plac koło biblioteki. Zawsze jak potrzebujemy, otworzą, zamkną za nami. Nie ma żadnego problemu. I same się włączają. Tak, same się włączają w tą pracę i dlatego uważam, że winni jesteśmy im. Naprawdę duże podziękowania. Nie mamy zaplecza takiego biurowego, więc służą nam wszystkimi urządzeniami biurowymi. Salą multimedialną tam wspaniałą, dlatego chętnie u nas te instytuty, które wymieniłam, te organizacje, prowadzą u nas szkolenie, bo wy macie wspaniałe warunki. One też nie podejmą szkolenia w jakichś takich warunkach, żeby to uwłaczało kursantom im. Dlatego rzeczywiście i tak chcemy właśnie pokazać tym bibliotekom na wsi, wskazać społeczeństwu, że to są wspaniałe placówki, w których mogą się integrować i mogą pracować, bo cała załoga, tu jest siedziba miejsko-powiatowej i miejsko-gminnej biblioteki publicznej i niech biorą przykład właśnie z tej placówki, a one są podległe tej placówce i też chętnie się włączają, bo robiłyśmy już imprezy w Barcicach, w Moszczenicy Wyżnej i panie z biblioteki bardzo chętnie się też włączają. Czyli pewnie następny krok to, tak jak panie mówiły, pobudzenie tego wolontariatu w tych okolicznych miejscowościach, wsiach, gdzie nie działają takie prężne organizacje jak tutaj na terenie Starego Sącza. Tak właśnie chcemy zrobić i stąd ten wolontariat kompetencji, bo my im służymy. Mogą zadzwonić na telefon, nie będzie to jest takie martwe dyżury, że będziemy siedzieć i nikt o tym nie będzie. Nie, mamy kontakt telefoniczny, znamy się, to jest tak jak tu koleżanka powiedziała, że nas znają ludzie tu przez proces zawodowy i tak dalej, więc bardzo chętnie zadzwonią, pytają co trzeba i my będziemy im i na ile możemy nieodpłatnie pomagać, praktycznie sporządzić jakieś tam dokumenty i to jest nasz następny krok. No właśnie i na zakończenie, oprócz tego o czym my teraz mówiliśmy, jakie plany na przyszłość? No, na przyszłość to mamy tak, realizujemy dwa projekty, aktywny senior, czyli chcemy pobudzić po tym okresie pandemii seniorów na nowo, żeby wyszły z domów, żeby wróciły do takiej aktywności. Teraz otrzymaliśmy w ramach konkursu ogłaszanego przez burmistrza też dofinansowanie do projektu Aktywne Starzenie, mając na myśli nie tylko aktywność fizyczną, ale właśnie aktywne starzenie, mając na uwadze aktywność społeczną. I tam właśnie zaplanowaliśmy spotkania na terenie wsi Czech z tamtymi seniorami, z tamtymi działaczami społecznymi, sołtysami i tak dalej, żeby ci seniorzy zobaczyli, że i otwarli się na tę działalność społeczną, żeby się włączali, co się tam organizuje, żeby nie siedzieli w domach. No i mamy też właśnie zaprojektowany wyjazd na baseny, żeby pobudzić też aktywność fizyczną i taką jedną integracyjny wyjazd, taki integracyjno-studyjny wyjazd do, no tu gdzieś niedaleko w okolicy, bo właśnie ich z udziałem tych seniorów z gminy, tam takich najaktywniejszych, żeby podczas tego spotkania, takiego wyjazdu, to najlepiej się wtedy kontaktuje, wymiana doświadczeń i tak dalej. Wtedy zrobimy ankietę taką, zbadamy jaka jest ich potrzeby, jakie są ich, jakie mają zapotrzebowanie. No i potem zrobimy z tego plan działań na następne lata. Czyli planów dużo. Dużo. Trzymamy kciuki, żeby się wszystkie... Tylko zdrowia by można było je zrealizować. Tak. Dziękuję bardzo paniom za udział w programie. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim i Państwa gościem były dzisiaj panie ze Stowarzyszenia Miasto Świętej Kingi. Dziękujemy.